Witam serdecznie na kanale Witarot. Osoby spod znaku panny. Witajcie, kochani wikłania. Cześć. To czytanie jest dla Was na czas od 17 do 23 lipca 2023 roku. Pamiętajcie, że te czytania są ogólne, nie będą z każdym rezonowały, współgrały z wnętrzem każdego z Was, ponieważ no wiadomo dlaczego. Ponieważ jest ogólne. Ale i tak proszę zasubskrybować i sprawdzić, czy mimo to czytanie będzie również dla Ciebie. Wiadomo, że nie wszystko, ale może jakaś sytuacja, kto to wie. Także zachęcam do subskrypcji osobom, które już zasubskrybowały ten kanał. Piszą komentarze i po prostu są ze mną ślicznie. Dziękuję, że jesteście. Bardzo się cieszę. Jestem Wam niezmiernie wdzięczna. Także dzięki Wam mogę się po prostu rozwijać i ten kanał również dzięki temu istnieje. Dzięki Wam po prostu. No dobrze, zaczynamy czytanie od pracy. Tutaj jest czytanie na pracę, tu na miłość. To jest nowy rozkład, także jestem ciekawa, czy Wam w ogóle przypadnie do gustu. No dobra, zaczynamy. Patrzmy, patrzmy. Główną energię. Kurczę, dwie karty się mi tutaj zlepiły. Nawet nie wiedziałam. Mamy gwiazdę. I króla kielichów. No proszę. W pracy? Spełnienie marzeń? No proszę, ktoś. Ja tutaj widzę mężczyznę, który albo dzięki któremu spełnisz swoje jakby, nie wiem, marzenia dotyczące pracy. I mamy tutaj królową buław. No proszę. Spełnienie. Współpraca. To, co mam wrażenie, że będziecie współpracować, niezależnie czy jesteś kobietą czy mężczyzną, tutaj widzę właśnie taką sytuację. To jest jakby początek czegoś. Realizujecie swoje marzenia dotyczące pracy. Myślę, że ta praca, pasja zamienia się w pasja zamienia się w pracę, dzięki której będziecie zarabiać pieniądze. No dobra, zobaczmy, dlaczego taka sytuacja tutaj w tej energii wyszła. Nieoczekiwanie. Zobaczcie, i znowu gwiazda. No coś tutaj naprawdę, no super. Widzę ludzi szczęśliwych, którzy czują, że to, co robią, jest właśnie tym, na co cały czas czekali. Więc, moja droga panno, mam wrażenie, że tutaj zaczniesz realizować siebie, swoje marzenia, pasje. Dzięki tym pasjom będziesz czuć, że żyjesz, że tutaj coś pójdzie do przodu. No dobra, co do ciebie przychodzi? No tu widzę szczęście, radość. Co przychodzi? Piątka mieczy, więc to jest takie. Nie wiem, czy to zazdrość, czy jakby. Nie wiem, obgadywanie się, jakieś kopanie. Ktoś, no po prostu komuś zazdrości, ktoś kogoś oczernia. Niefajna energia, to przychodzi do ciebie. Ciekawe dlaczego. No. Mam wrażenie, że tutaj odchodzisz od tej energii. Zajmiesz się nową pasją. Tutaj już są nowe pomysły na coś. Z odwagą zaczniesz coś realizować nowego. Pójdziesz za głosem intuicji. I to będzie strzał w dziesiątkę. Być może jesteś na urlopie. Będziesz na urlopie.
Coś przyjdzie takiego do twojej głowy. Być może będziesz rozmawiać z kim będziesz mógł realizować siebie. Co odchodzi? A z kielichów, czyli te nowe okazje. Nowe okazje, nowe przedsięwzięcia, nowe znajomości, nowe pomysły. Zobaczmy, o co chodzi tutaj z tym asem kielichów. Czyli tutaj już, no, proszę, odchodzisz od tej energii pustelnika i zaczyna, odchodzisz od tego, co nie służy i tak dalej. Zostawiasz te czarne chmury i zaczynasz coś nowego realizować. Dzięki temu jest ten, przez to jest tutaj właśnie ten as kielichów. Mimo że ktoś jeszcze chce ci zaszkodzić, mam wrażenie, że ty już na to nie patrzysz. Ty już zaczynasz w tym tygodniu realizację nowych projektów. Idziesz w zupełnie inną stronę niż byłeś do tej pory. Jaka jest rada od Tarota? No, rada jest, by odpocząć, zregenerować siłę i pójść naprzód. Królowa Buław. No, czyli Królowa Buław jest to silna energia. Osoby, która wie, czego pragnie i jak to, czego pragnie i jak to uzyskać. Więc wstawaj w tym tygodniu i zacznij pójść za swoim marzeniem, bo tutaj masz zielone światło właśnie na to, by realizować swoje marzenia. No dobrze, zobaczmy, co mają aniołki do powiedzenia dla was na pracę w tym tygodniu. Zobaczmy, co mają aniołki do powiedzenia dla osób spod znaku Panny. Na ten tydzień od 17 do 23 lipca oczywiście. Kryształ górski. Pozwól sobie odczuwać wszystkie emocje. Całe twoje tęczowe spektrum uczuć przesyła ważne wiadomości i wskazówki. No proszę. Musisz wsłuchać się w siebie, w swoje pragnienia i z odwagą zacząć je realizować. No dobrze, zobaczmy, co u was w miłości. Co tutaj mamy? W miłości nowe. Coś nowego. Nie wiem, czy wy się będziecie przeprowadzać w tym tygodniu. Być może chodzi o tą nową pracę, nowe przedsięwzięcia. Zobaczmy, zobaczmy tutaj. Umiarkowanie. Nie cesarzowa. Kapłanka. I co? I moc? Moc jest z tobą, panno. No, odchodzisz od tego. Jesteś zmęczony jakąś sytuacją, może po rozstaniu z kimś, może, nie wiem, po czymś. Tylko ty będziesz wiedział, o czym jest mowa. Tu mamy dziesiątkę buław, która mówi. Jestem zmęczony, jestem zmęczona. Nie wiem, być może zbyt dużo obowiązków w rodzinie. Być może ktoś, no,
ktoś ci się zwierzał i po prostu już czujesz takie przeciążenie. Ktoś kogoś wykorzystywał, ktoś tutaj był trzecim w związku. Mam wrażenie, że tutaj odchodzisz od tego i być może chodzi o tą przeprowadzkę. Nie chcę tutaj już, nie będziesz chciał już jakby tej sytuacji kontynuować. Być może byłaś osobą trzecią w związku i masz już tego dosyć. Chcesz odzyskać równowagę, chcesz zmienić miejsce zamieszkania. No dobra, co przychodzi do ciebie? Szóstka kielichów. No, dla jednych to ta karta mówi, że możesz spotkać kogoś, kogoś, z kim dawno się nie widziałeś, czy nie widziałaś, czyli ex, partnera czy partnerkę. Równie dobrze może być też taka sytuacja, gdzie wyjeżdżasz w rodzinne strony i wspominasz, jak było fajnie kiedyś w jakichś sytuacjach. Ktoś inny z was po prostu ogląda zdjęcia z młodych lat i wspomina, jak to było fajnie. No dobra, zobaczmy dlaczego. Ale też, jeżeli jesteś samotny czy samotna, możesz kogoś spotkać ze związku. Przyjechać do strony rodzinnej, do rodziców, dajmy na to, i ktoś też może przyjechać skądś, z innego końca kraju, czy nawet miasta, i możecie się spotkać na jakiejś imprezie. Cokolwiek to jest, tutaj widzę, że dojdzie do jakiegoś spotkania nieoczekiwanego, na jakimś wyjeździe. Rozmowy, wyjaśnianie jakichś spraw zaległych. Być może rozstaliście się bez słowa wyjaśnienia i teraz przyjdzie ku temu okazja. A co odchodzi? Odchodzi to zmęczenie, zobaczcie. Ten wyjazd, zdaje się, wam się przyda. Ciekawa jestem, czym tak byłeś zmęczony? O co chodzi? W tej dziesiątce puław. Ktoś już czegoś nie mógł unieść. Być może ta rozmowa będzie potrzebna. Coś ciążyło ci, nie dawało ci jakby spokoju wewnętrznego. I tutaj dzięki temu odchodzisz właśnie od tych energii i odzyskujesz równowagę wewnętrzną. No proszę, czyli jest ta, tutaj ta energetyka jest pokazana, to główna energetyka, gdzie tutaj możesz odzyskać równowagę, odejść od zmęczenia i rzeczywiście to się wydarzy. Nieźle. I sprawiedliwość poprzez jakieś rozmowy, poprzez coś przychodzi do ciebie z, nie wiem, czy dobrze postępowałeś, czy źle. W każdym razie ta sprawiedliwość do ciebie przychodzi poprzez rozmowę. Możesz się dowiedzieć jakiejś przykrej prawdy. Nie wiadomo. Ja tego nie wiem, nikt nie wie. Każdy z was po prostu ma inną sytuację i o czym innym myśli w tym momencie. Ale tutaj coś fajnego się wydarzy. Ulży ci. Na pewno poprzez jakieś spotkanie, poprzez jakąś rozmowę to zmęczenie odchodzi. Poczujesz lekkość, poczujesz się spełniony w jakimś stopniu. No. Rada. Zobacz, i dzięki temu warto będzie zacząć coś nowego. To jest trójka buław. Otwierają się nowe drzwi przed tobą.
Nowa brama, czyli coś odpuszczasz, czy coś spowoduje, jakaś rozmowa, spotkanie spowoduje, że będziesz mógł myśleć na jakiś temat zupełnie w inny sposób. Nie wiem, czy to chodzi o przeprowadzkę. Być może się przeprowadzisz, być może w końcu odpuścisz jakiejś osobie, będziesz zrozumiesz jej problemy, ona twoje, jakoś się porozumiecie. Poczujesz jak taką lekkość w sobie i będziesz wiedział, czy wiedziała, że możesz dalej iść, zostawić tą przeszłość za sobą i pójść w coś nowego. No, tutaj mamy rycerza buław, ktoś, kto pomaga. Jeżeli możesz spotkać kogoś takiego na swojej drodze, więc warto będzie przyjąć tą pomoc. Jeżeli to będzie ktoś, z kim będziesz dobrze się czuć, będziesz chciał, nie wiem, zabawić się w jakiś sposób, to też będzie dobra osoba do tego. Na pewno nie do miłości, na pewno nie do tego, by brać coś na poważnie, ponieważ ktoś taki jak w rycerzu buław, po prostu ta osoba znika szybciutko, więc. Do zabawy owszem, ale nic więcej. Dobra, zobaczmy, co tutaj mają aniołki do powiedzenia dla ciebie, panienko, na ten tydzień. Co w miłości u was od 17 do 23 lipca? Cóż takiego? Niewłaściwy moment. No, zobaczmy, o co chodzi. Ta chwila to nie najlepszy moment na działanie związane z tematem, o który spytałeś. Odpowiedź nie brzmi jednak nie, ale jeszcze nie. Uzbrój się w cierpliwość. Anioły dadzą ci znak, kiedy nadejdzie odpowiedni czas. Dobrze, kochani, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że pomogłam w jakiś sposób. Trzymajcie się. Do następnego razu. Pa.